Jesteśmy na plantacji ogórka polowego, jest to już szarkówka. Dziś przyglądamy się odmianom hodowli ZKI, której w Polsce dystrybutorem jest Pnos Ożarów Mazowiecki. Jakie są to odmiany? Malika, Hansa, Maglan, Brutus, ZKI 6513. Pięć odmian ogórków hodowli ZKI. Najwcześniejszą odmiana Brutus, jest to typowo wegetatywna odmiana ogórka partiona kierpicznego. 3-4 owoce z węzła, średnio rozmieszczone węzły. Odmiana bardzo popularna w wielu plantacjach z uwagi na intensywność wzrostu, stosunek długości do grubości przeciętnie 3-1, 3-2 do 1. Następną odmianą, jeśli chodzi o wczesność na tym polu, jest odmiana ZKI 6513. Jest to odmiana bardzo wczesna do wczesnej, grubokolcowa odmiana zielona do ciemniejszego zabarwienia owocu. Jeśli chodzi o wegetację, odmiana między odmianą generatywną a wegetatywną, dość drobny liść, co ułatwia przewietrzanie. Jeśli chodzi o owoce, przeciętnie 2 owoce z węzła. Kolejną odmianą jest odmiana Magellan. Magellan to odmiana typowo generatywna do wegetatywnej, liść średniej wielkości, owoc ciemnozielony, stosunek długości do grubości 3-3 do 1, odmiana o grubej brodawce, bardzo wyrównane ciemnozielone owoce, wyjątkowa tolerancja na mączniaka rzekomego i odporność na prawdziwego. Kolejną odmianą, odmiana Hansa, jest podobnie jak Magellan, są to najnowsze generacje odmian hodowli ZKI. Odmiana Hansa charakteryzuje się tym, że ma wyrównane jakościowo owoce o ciemnozielonym zabarwieniu, gruba brodawka, również bardzo wysoka odporność na mączniaki obydwa, wysoka odporność na wirusa mozaiki ogórka. Odmiana partenokarpiczna, jeśli chodzi o Hansę, 1 do 2 owoców węźle, podobnie Magellan. I ostatnią odmianą, odmiana Malika, jest to już taki standard na tych terenach w uprawie. Odmiana o stosunku długości do grubości 3 do 1, jasnozielona, grubobrodawkowo, typowo generatywna odmiana, bardzo kształtna, często wybierana przez producentów z uwagi na wyjątkową zdolność do dość długiego zakiszania, podobnie jak pozostałe 4 odmiany. Te odmiany nadają się i do konserwowania, i do sprzedaży na świeży rynek, ale również do zakiszania. Z moich obserwacji wynika, iż najdłużej w zakiszaniu utrzymuje się Malika, później odmiana ZKI 6513, następnie Magellan, Hansa i Brutus.